Projekt domu Mniszków DM6545. Mniszków to projekt dla inwestorów, którzy mają stosunkowo wąską działkę. Ma on miłą dla oka prostą architekturę, która sprawia, że łatwo się wpisze w otaczające go zabudowania. Projekt ten posiada wbudowany w bryłę jednostanowiskowy garaż, który jest lekko wysunięty z bryły. W programie są trzy sypialnie na poddaszu oraz duży, widny salon z wyjściem na taras w części ogrodowej. W elewacji frontowej cechą charakterystyczną jest lekko wysunięty do przodu garaż, nad którym zaprojektowaliśmy taras. Projekt ten ma jedną elewację niemal pozbawioną okiennic, dzięki czemu po adaptacji będzie można przybliżyć budynek do granicy działki. Powierzchnia mieszkalna 108,4 m2. Powierzchnia użytkowa 123,6 m2. Kubatura 527,3 m3. Projekt domu Mniszków to doskonały przykład na nowoczesną interpretację tradycyjnej bryły domku z poddaszem. Na parterze zaprojektowaliśmy strefę dzienną. Składa się na nią duży, widny salon z wyjściem na taras, zamknięta kuchnia i WC. Do kotłowni jest dodatkowe wejście z zewnątrz, dzięki czemu opału nie trzeba wnosić przez część mieszkalną. Do garażu domownicy będą mogli wejść także z wnętrza domu dzięki przejściu w wiatrołapie. Wiatrołap 5 m2. Kuchnia 8,6 m2. Salon 28,2 m2. Kotłownia 8,4 m2. WC 0,5 m2. Komunikacja 1/2 schodów 4 m2. Garaż 15,9 m2. Na poddaszu zaprojektowaliśmy strefę sypialną z trzema pokojami. Towarzyszy im wspólna dla całego domu łazienka. Obok schodów zaprojektowaliśmy natomiast przestronną garderobę. Komunikacja 1/2 schodów 6,8 m2. Garderoba 3,4 m2 lub 4 m2. Łazienka 8,6 m2 lub 9,7 m2. Pokój 14,6 m2 lub 16,5 m2. Pokój 16,6 m2 lub 18,7 m2. Pokój 9,7 m2 lub 11 m2. Mniszków to doskonały przykład na nowoczesny dom o prostej bryle z garażem jednostanowiskowym w bryle.